Dzień dobry, witam serdecznie. Bieżąca analiza techniczna, temat naszego spotkania. Tradycyjnie rozpoczynamy o 10:00. No i walutę to jest pierwsze zagadnienie, którym się zajmiemy. Ja tradycyjnie potrzebuję chwilkę, żeby przełączyć się na wykresy, ale powinno pójść to w miarę sprawnie. Już chwilkę, jeszcze coś mi tu nie zadziałało. Jest, chyba wszystko działa. Dobra, po kolei, indeks dolarowy, bo on narzuca nam pewną perspektywę i ja zawsze do niej gdzieś tam staram się sięgnąć. Podwójny szczyt to jest temat, który wydaje się być najbardziej aktualny w chwili obecnej, czyli 109-109,20. No pytanie, czy uda się, czy przełoży się to na jakąś większą przecenę, na przykład spadki w stronę 107 czy nawet 106,60, to są dwa opory, które zostały przełamane i tam właściwie nie było żadnego retestu. Ja zakładam, że ten scenariusz będzie realizowany, między innymi za sprawą wysokich wartości RSI, które właśnie wspierają utworzenie tej formacji N. Ona oczywiście może zabrać dużo większe żniwo, ale na razie nie będziemy sięgali do wartości poniżej 106, bo na to jest według mnie za wcześnie. Euro-USD. Wczorajsza sesja rozpoczęła się słabo, w trakcie dnia była w miarę pozytywna, skończyła się takim kształtem świecy, gdzie mamy górny i dolny cień. Teoretycznie nie za wiele to wyjaśnia, poza tym, że oczywiście notowania utrzymują się powyżej 9,950, a to jest potencjalnie chociażby krótkoterminowe wsparcie, więc jeżeli ktoś z Państwa oczekuje, że notowania powrócą do przełamanej żółtej strefy 1,0130, ja do tych osób należę, tutaj mamy też środkową linię Bollingera, to może się okazać, że najbliższe 1-2 dni, a może do końca tygodnia to zostanie zrealizowane. Wtedy czarna świeca zamieniła się w świecę z dużym dolnym cieniem, podobny pewnie w kształcie do tej z, już sprawdzam, z początku lipca. To oczywiście sprawiłoby, że wzrosłby apetyt na to, żeby wzrok skierować do góry. Trend, no co by nie mówić, cały czas pozostaje spadkowy, a pojawienie się nowego dołka jeszcze tym bardziej podsyca wyprzedaż wspólnej waluty europejskiej, więc nawet jeżeli te białe świece pojawią się, to trzeba będzie je traktować właśnie w kategoriach ruchu korekcyjnego. Także zadanie dla popytu na dzień dzisiejszy to na pewno utrzymać się powyżej 9,950. I to zadanie może niełatwe, ale wydaje się być do zrealizowania, jeżeli uwzględnimy właśnie wczorajszą dużą białą świecę, która przełamała lokalny opór, czyli te szczyty, o których chyba wczoraj żeśmy rozmawiali. No i teraz może my jesteśmy świadkami powrotu w tę okolicę. Zakładam, że to jest lokalna korekta, jesteśmy na wykresie godzinowym, więc tego typu scenariusz gdzieś wchodziłby w rachubę. No warunek konieczny, powtórzę, 9,950 musi dość mocno być zaakcentowane na podobnych zasadach, jak ta świeca wczoraj z początku sesji amerykańskiej. Co na to Nowozelandczyk? Mieliśmy takiego małego RGR-a, przełamana linia szyi, powrót do linii szyi. To jest coś, co w klasyce analizy technicznej jak najbardziej się mieści. Jesteśmy tutaj w rozmiarach godzinowych, a patrząc z perspektywy takiej szerokiej, no to cały czas jesteśmy gdzieś tam w okolicach 0,62, takiej szerokiej przestrzeni, którą ja traktuję jako kluczowe wsparcie na wykresach dziennych, a może nawet tygodniowych. To pozwala mi skierować wzrok w stronę 63,50, no ale no, te wzrosty gdzieś muszą się tutaj uaktywnić. Na razie ryzyko, że żółta strefa będzie przełamywana, cały czas gdzieś tam istnieje, ale no, też konsekwentnie widać, że popyt nie odpuszcza, stąd też to wyhamowanie, które przekłada się na wskaźnik RSI, który opuścił strefę wykupienia i powoli, ale systematycznie kieruje się na godzinówkach do góry. Na wykresie dziennym wygląda to tak. Mamy jedną świecę wzrostową, ja to powiększę, bo niewiele chyba widać. Na razie no nie jestem pewien, czy dałoby się z tego zrobić jakąś formację świecową zrobić, no w sensie odczytać. No można było próbować piątkowe spadki, poniedziałkowe wyhamowanie jako doji i wczorajsza biała, jak te trzy świece, jeżeli złączymy, no to coś w
w kształcie gwiazdy porannej można byłoby tutaj odczytać, ale to trochę na siłę według mnie, no bo na pewno nie jest to idealny książkowy kształt. No, ale mimo wszystko wczorajsza reakcja popytu w żółtej strefie według mnie nie jest przypadkowa. Australijczyk. Wykres podobny. Przypomnę, że 0,70 jako wsparcie przełamane i tam nie było retestu, więc może się okazać, że 68,60 właśnie będzie taką trampoliną do tego, żeby spojrzeć do góry. Ja pozwoliłem sobie odłożyć tego potencjalnego odwróconego RGR-a do góry. Tam jest chyba 5 figur, jak dobrze pamiętam, wysokość całego układu, licząc do skośnej i spadkowej linii szyi. A to oznaczałoby tyle, że 0,76 wcześniej czy później, pewnie później mogłoby się stać łupem tych, którzy zakładają, że ten kształt tutaj gdzieś przerodzi się w coś większego. Ja na razie patrzę tylko i wyłącznie w stronę 0,70, może 71,30 też wchodziłoby w rachubę, bo przypomnę, że na razie nie ma tutaj jeszcze jakiejś szczególnej zmiany sentymentu do tej pary. Jest wyhamowanie, to widać, ale nie ma jeszcze jakichś takich mocnych sygnałów wzrostowych, a ubiegły tydzień nawet każe, czy też zmusza do tego, żeby dopuścić spadki poniżej pomarańczowego wsparcia. Pan Norbert, Euro CHF. Jest nawet, dawno tu nie zaglądaliśmy do tych mniej typowych par. Ja rysowałem tutaj kanał spadkowy. On powoli się dewaluuje z racji tego, że notowania wychodzą poniżej dolnej linii tego narzędzia 0,97. O ile pamiętam, są to jedne z niższych wartości dla tego instrumentu, więc euro ewidentnie jest słabsze od franka szwajcarskiego. No i na razie ja tutaj nic nowego albo ciekawego chyba za bardzo powiedzieć nie mogę. Mogę spojrzeć na to przychylniejszym okiem w momencie, kiedy notowania euro wyszłyby powyżej 0,97 i wtedy rzeczywiście w stronę parytetu czy 1,070 można byłoby spoglądać. No ale to warunek konieczny, no, notowania powyżej 0,97 musiałyby się tutaj nam pojawić. Co jeżeli mamy mieć nowe minima? No robimy projekcję, no tutaj innego wyjścia nie ma. Tak naprawdę jedyne, co nam pozostaje, to jest narzędziówka Fibonacciego i można było spróbować zrobić najprostszy ruch mierzony, ale od razu informuję, że to wyjdzie pewnie dość głęboko, gdzieś tam poniżej aktualnych cen. Czyli jeżeli ostatnie swingi spadkowe by się zrównały, no to 0,91, czyli widać, że duża przestrzeń jest do wypełnienia. I na razie chyba za bardzo nie widać tutaj chęci na zmianę tego sentymentu, bo poza tym, że mamy oczywiście całą serię czarnych świec i one wcześniej czy później zostaną zamienione w jakiś ruch korekcyjny, o czym przypominałyby chociażby wskaźniki, które są na bardzo niskich poziomach, między innymi na wykresie tygodniowym, więc tak czy tak pozostaje tutaj czekanie i obserwacja, więc ja może narysuję, co by było, jeżeli chodzi o ten instrument, jeżeli notowania wyszły powyżej 97, a na razie podążamy na wykresach dziennych i godzinowych z serią niższych szczytów i niższych dołków. Tutaj jako podpowiedź może być wysokość ostatnich swingów spadkowych, czyli dopóki nie pojawi się fala większa niż największa, jedna z większych to jest 140 pipsów, 150, tak, półtorej figury, no to nie ma co w ogóle patrzeć na punkt. Dobrze, zegar goni, więc przechodzimy do surowców, bo ropa z tego co widziałem próbuje przełamać opory, więc warto tam zajrzeć chociażby na chwilę. Mowa o ropie amerykańskiej, czyli WTI, która wczoraj bardzo mocno zbliżyła się do 93 dolarów za baryłkę. Dzisiejsze notowania rozpoczynają się już powyżej tego zielonego oporu, tym samym też no, przełamanie linii trendu spadkowego. A tym samym też i między tym samym miejscu jest środkowa linia Bollingera, zmusza do spojrzenia na wyższe wartości i chyba do ponownego rozpatrzenia wariantu konsolidacyjnego. No bo przypomnę, że tam 130 to jest górne ograniczenie, dolne przez chwilę to było 93, potem cena ustabilizowała się na 87, więc jeżeli 93 znowu stanie się wsparciem, no to te wszystkie liczby, które w wcześniejszych naszych spotkaniach przez ostatnie miesiące były przeze mnie promowane, wrócą do nas.
Ja przypomnę o pozytywnej dywergencji i to chyba jej trzeba tutaj przyłożyć pewne zasługi, jeżeli chodzi o ostatnie białe świece. Oczywiście wskaźnik podąża za ceną, więc trochę może wyolbrzymia, ale on tutaj trochę wyprzedzająco się zachował, a właściwie cena poprzez brak dynamiki po stronie podażowej, czyli kreowaniu nowych głębokich impulsów, wskazywała, że coś tu się może zmienić. Ale poczekajmy, zobaczymy, jak zakończy się dzisiejsza sesja, czy notowania nie zejdą po raz kolejny poniżej 93 dolarów za baryłkę. Ropa Brent. No tutaj już bardziej jednoznacznie można podejść do tego tematu. 97 ewidentnie przełamane, więc nie ma o czym dyskutować i tą żółtą strefę ja przeciągam w prawo, żebyśmy pamiętali, że ona dość często pełniła rolę miejsca albo trampoliny dla dołków, więc tym samym też i taką funkcję teraz jej będę chciał przypisać, czyli jeżeli notowania nawet cofną się do 97, to w pierwszej kolejności ja będę oczekiwał, że następuje tutaj potencjalnie ruch korekcyjny w ramach nowo, w cudzysłowie, tworzącego się trendu, ponieważ mamy przełamaną spadkową linię trendu, więc notowania mają szansę utrzymać się powyżej, albo próbować pozostać powyżej nawet 100 dolarów za baryłkę ropy Brent. Złota. Tam był scenariusz 1760, 1720, 1683, liczby, które gdzieś tam się tutaj powielają od długich tygodni. Pytanie, na które ja będę szukał odpowiedzi na pewno w trakcie naszych kolejnych spotkań, czy te wzrosty, które są pomiędzy 1680, a to są jedne z najdłuższych wzrostów w ostatnich tygodniach, a nawet można powiedzieć w tym roku, czy to już nie jest pierwszy impuls wzrostowy, a cofnięcie do 1722 to nie jest ruch korekcyjny. Jeżeli tak, no to trzeba będzie spoglądać na dużo wyższe wartości, bo to ma szansę stawać się coraz droższe. Trochę podpowiedzią będzie, jeżeli notowania wrócą do znowu powyżej 1760 i w cudzysłowie udepczą to podłogę, tą zieloną strefę, ja ją też przeciągnę sobie w prawo, to wtedy jeszcze z większą wiarą będę spoglądał do góry. Ale no to jest warunek konieczny, że 1760 musi po raz kolejny być przełamany. Na razie no, technicznie no to jest to po prostu najbliższy możliwy opór, więc też nie należy się za bardzo dziwić, jeżeli cena będzie próbowała zejść poniżej 1722. To trochę będzie źle korespondowało z tymi wzrostami, które się pojawiły w lipcu, no ale wtedy będziemy się tym zajmować, jak taka sytuacja się pojawi. Srebro. Notowania zbliżyły się do 18,50, tym samym też no, trzeba dopuścić wariant utworzenia formacji podwójnego dna, a tym samym też powrotu stanu 20-40. Ja bym chwilę tutaj jeszcze poczekał, ale wydaje mi się, że z każdą godziną rosną szanse posiadaczy długich pozycji. Wczoraj rysowałem niebieską strefę w okolicach 19 dolarów za uncję tego metalu. No i teraz pytanie, a odpowiedź na nie nie jest prosta. Czy to wyjście górą z dużym górnym cieniem na H4 i cofnięcie to już jest retest? Jeżeli tak, no to oczywiście spoglądamy do góry. Ja taki pewien nie jestem, ponieważ maksima z ostatnich godzinowych świec są poniżej tych szczytów, które plasowały się pomiędzy 22 a 23 sierpnia, czyli właśnie w okolicach 19 dolarów. Więc ta dynamika wczorajsza wzrostowa chyba trochę została zdyskontowana, więc chyba znowu w stronę 18,50 trzeba będzie spoglądać. Kukurydza. Był wysoki interwał i trzy ceny. Przypomnę, że w czerwcu mieliśmy mocne przełamanie 720 centów. To zakończyło się w okolicach 580 i tutaj można przywołać notowania z historii sprzed dekady. Jest próba zdyskontowania tej serii czarnych dużych świec. Zmienność jest bardzo duża. 38,2 to jest cena 660-663 centy i to też dobrze koresponduje ze szczytami sprzed dekady, więc jeżeli cokolwiek podażowego miałoby się wydarzyć, to w tym miejscu. Uwzględniając wysokość tygodniowej świecy, no to chyba można założyć, że powoli powinno się wyczerpywać potencjał popytu, co nie znaczy, że w przyszłym tygodniu na przykład bardziej precyzyjnie cena za kukurydzę nie będzie chciała powrócić do żółtego. No, chciałem użyć wsparcia, ale teraz to już raczej trzeba traktować jako opór, bo oczywiście tutaj ten retest po takim czarnym
rajdzie jak najbardziej może mieć miejsce. Czyli te trzy cele 6580, 660, 720 powinny być przeze mnie tutaj wymienione, co też czynię. Indeksy. DAX jako pierwszy, to jest wykres dzienny, ja już sobie poustawiam, 13800, odbicie 13300 jako wsparcie, no według mnie chyba jest powoli przełamywane, tym samym też trzeba będzie spoglądać w stronę 12400 jako najbliższego możliwego wsparcia. To oczywiście niesie za sobą daleko idące konsekwencje podażowe, a tym samym też ten pozytywny, że tak powiem, sygnał wynikający z odbicia 12400 schodzi dziś powoli na boczne tory, no ale teraz trzeba będzie się zastanowić tylko jak głębokie będą zasięgi tej przeceny, skoro to wsparcie 13300 jest przełamane. No i jedna z logiczniejszych stref, gdzie kupujący się pojawiali, no to na pewno 12400. Można byłoby jeszcze sięgnąć dość daleko, ale ja to mimo wszystko uczynię. To jest grudzień 2021 i to jest są okolice, to będzie wyżej niż 12800, 12900. No ile pamiętam, ten poziom był chyba kiedyś przeze mnie przywoływany, ale raczej w kontekście wykresów godzinowych. 12900, tak, to było gdzieś mniej więcej tutaj, więc to jest przestrzeń, gdzie może się pojawić popyt, ale jak Państwo widzicie, raczej on się pojawiał lokalnie, czyli po dotarciu w sekwencji spadkowej notowania wracały do 13300, zamieniając tą przestrzeń w opór i potem spychając ją w stronę 12400. Także nie za ciekawie na razie to wygląda na niemieckim parkiecie. Wczoraj można było mieć wątpliwości co do Dow Jonesa i 33300. No w tej chwili chyba już ich nie ma. Cała wczorajsza świeca jest poniżej, więc kierujemy wzrok w stronę 32300. Więc powoli ten czar byków gdzieś tam pryska, spadkowanie trendu też troszeczkę tutaj ciąży. Ja jeszcze zostawię sobie jakąś furtkę bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o możliwość spojrzenia na północ, i zwiążę to właśnie ze wsparciem 32300. Dopiero spadki poniżej otworzyłyby chyba worek ze zleceniami podaży i wtedy będzie można spoglądać na dużo niższe poziomy. S&P 500, 4200, 4150, to jest mniej więcej to jest ta zielona strefa, którą trzeba wziąć tutaj pod uwagę. No, każdy kolejny dzień zostawia nam czarną świecę, jeżeli dzisiaj nie będzie inaczej, no to 4060 na wykresach dziennych może być testowane i to jest kolejne wsparcie. Patrząc z perspektywy wykresu godzinowego, upewnię się jeszcze, jeden z ostatnich kluczowych dołków no w tej chwili jest testowany, ale jest on poniżej właśnie zielonej strefy, więc mam wrażenie, że podaż niedźwiedzie mogą chcieć bronić zielonego obszaru już jako swojej bazy wypadowej do niższych wartości. Przypomnę, że w czerwcu to stąd rozpoczął się rajd, który utworzył nam nowe denko, czyli poniżej 3700 cena się skierowała. No ale to wiemy, 4050, 4060, potem mamy jeszcze coś w okolicach 3950, więc jest jeszcze tu kilka takich lokalnych ograniczeń. Nasdaq. No, wygląda coraz słabiej. Wczorajsza sesja poniżej 13 tysięcy, jeżeli dobrze widzę, w całości, więc rośnie prawdopodobieństwo przywoływania ceny 12400 jako kolejnego wsparcia. Formalnie mamy nowy dołek na wykresie dziennym, więc ta struktura wyższych szczytów i wyższych dołków wynikająca z tego swingu została załamana. No i teraz tylko pytanie, gdzie się zakończy i lustrzane odbicie, czyli niższe szczyty, niższe dołki. Według Bollingera no to dolna linia jest w okolicach 12700. Mi to nie pasuje za bardzo do niczego, dlatego 12400 według mnie jest tutaj korzystniejszym układem, jeżeli chodzi o kreski poziome i tego się będę trzymał. I jeżeli cokolwiek ma się wydarzyć szczególnego z perspektywy zarówno byków, jak i niedźwiedzi, no to ta cena wydaje się mieć tutaj kluczowe znaczenie, przynajmniej jeżeli patrzymy na
na rok 2020, kiedy to miejsce ze szczytów zamieniane było w dołki i stawało się trampoliną do jakichś większych wzrostów. Więc jeżeli ktoś zakłada jeszcze jakiś pozytywny sentyment do tego instrumentu, to raczej chyba w okolicach 12400 trzeba będzie to zjawisko obserwować. Spadki poniżej 12400 według mnie otwierają drogę, żeby spojrzeć już w stronę ostatnich minimum, czyli 11000. Polskie podwórko, wykres dzienny w całości, praktycznie cała wczorajsza świetlica, pomimo że wzrostowa, ale jest poniżej 1650, dzisiaj podobne otwarcie, więc to otwiera przestrzeń do tego, żeby spojrzeć po pierwsze w stronę nowego dołka, więc mielibyśmy informację wtedy, że ostatnie wzrosty to jest ruch korekcyjny, jeżeli nowy dołek się pojawi, a potencjalny zasięg swingu spadkowego 1550. To jest coś, co mi pasuje z wykresu tygodniowego. Jeżeli przecena miała być szybsza, dynamiczniejsza, no to potem już jesteśmy rzeczywiście dość nisko, bo sięgamy do roku 2020, czyli powtórki i poziomu 1260. Na razie z takim optymistą nie chcę być, no ale to fałszywe wybicie z 1740 powoli zbiera swoje negatywne żniwo i to widać na wykresie też tygodniowym, szczególnie jeżeli ten tydzień będzie też koloru czarnego, to naprawdę trudno będzie znaleźć tutaj jakieś pozytywne argumenty na polskim parkiecie, przynajmniej jeżeli chodzi o WIG20. MACD na wykresie dziennym wraca do wartości ujemnych. To też taka dodatkowa informacja. Przez chwilę tam było w wartościach dodatnich, a w tej chwili ten wskaźnik dołącza do grupy podażowej. Z rzeczy, które jeszcze gdzieś tam sobie przeglądałem, to taką ciekawostkę raczej, to jest brytyjski pakiet, który przypomina o sobie w postaci ceny 7600. Tak, to jest poziom, który jeden z łatwiejszych chyba do analizy, bo notorycznie działa jak przysłowiowy sufit i właściwie nie do pokonania jest to bariera, co oczywiście też daje potencjał na to, żeby w przypadku tej giełdy spojrzeć w cenę 7200. Ostatnio była okazja, żeby ta przestrzeń stała się oporem, może mi się uda przesunąć, o to był ten swing, ta fala. No na razie będziemy traktowali dolną zieloną strefę jako wsparcie, no tutaj innego wyjścia nie ma, no ale ta konsolidacja się przyciąga, to trzeba mieć tego też świadomość. A czyli jeżeli czas płynie, a nie ma ani wzrostów, ani spadków, to jest coś, co można powoli klasyfikować jako fazę dystrybucji, a im dłużej ona trwa, tym oczywiście później są z tego większe konsekwencje. Tutaj w teorii pana Łykowa po dystrybucji powinniśmy mieć dość duży swing spadkowy. No zobaczymy, czy to będzie miało miejsce. Ja myślę, że to trzeba będzie powiązać z poziomem 6800 z przełamaniem jako taki dowód, który by nam to unaocznił. Na razie ten trend boczny nie sobie trwa. No dobrze, z mojej strony tyle. Ja powoli będę kończył nasze spotkanie. Na czacie nie widzę więcej sugestii z Państwa strony. Pozostaje mi jeszcze tradycyjnie tylko przywołać po pierwsze informację o Emiusie i podziękować Państwu za uczestnictwo. Ja serdecznie dziękuję za zaproszenie.